Cześć wszystkim. Nowe info. Tutaj będą rozele. Będą rozele królewskie. A tu, do tej klatki, chcę dać jedną parę nimf. I myślę, że zostawię Klarę i Enza. I też je dam tutaj. Do tej klatki. Ale teraz wejdźmy sobie do środeczka. Wejdziemy do środka sobie. Tu mamy Zośkę. A tu zobaczymy, czy mi się uda. Bo padało i budka jest trochę mokra. O. Klarą się. Okay. Odsuń się troszkę. Widać, jest jajeczko jedne. Jest jedno jajeczko. Weźmy sobie Zosię. Zosia, chodź tu. Chodź. 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 No. O. Zosia, chodź. Idziesz? Chodź. Chodź. No. Ale wszystkie są na sprzedaż oprócz tej dwójeczki, bo wiadomo, ona ma jajko, to nie może zostać sprzedana. I jakby ktoś chciał, to sprzedam, ale niestety papug nie wysyłam. No. I tyle. Moje nowe żerdzie. Wczoraj wymieniłam żerdzie. Także jakby ktoś chciał, to można się zgłaszać. Ta para, ta samica, znaczy ten samiec i ta samica, ta niebieska, one są jako para za 30 zł. Ta żółta samica jest za 20 zł. I tamten samiec jest za 35 zł i ona też za 35 zł. Ta ona. Ona też jest za 35 zł. Tylko, że to jest tak zrobione, że Zosia i Felix, one są policzone razem, tylko, że jest możliwość sprzedania osobno tej pary. Tego rodzeństwa. Więc każdy może iść do innego domu. No, a Enzo i Klara zostaje, bo mają pierwsze jajko. I ta para, ta niebieska i ten tęczowy samiec są za 30 zł. No. Ale mogę też je wymienić. Jedna para felistych za jedną parę nimf. Też się mogę wymienić, jakby ktoś chciał. I te wszystkie, te cztery, te pięć papug jest wystawione na Olicie. I link będzie pod tym filmem, co teraz kręcę. Będzie link od wszystkich. Wiem, że dałam już wcześniej linki, ale dam jeszcze raz. Także ja wychodzę. Też im posprzątałam dzisiaj. Mam czysto. No. Mam owocka. Wodę muszę się wymienić. Tu mają jedzonko. No. Tak się prezentuje ta klatka. Zresztą znacie tą klatkę, bo w tej klatce były faliste. Klatkę znacie z innych odcinków. Tylko, że ta budka, ona
jest chyba dla papug falistych. Ja ją kupiłam już dość dawno. Ja ją kupiłam, jak jeszcze pracowałam. I ona jest dla nimf. Ale nie wiem. Waszym zdaniem. Dobra, ja się żegnam. To łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć.